Co zrobić, jeżeli zabraknie nam takich środków jak staza czy opatrunek wentylowy? Wtedy musimy improwizować. Zacznijmy od stazy. Będziemy do tego potrzebowali twardego przedmiotu, który posłuży nam jako krępulec oraz chusty trójkątnej. Chustę rozkładamy i zwijamy w rulon. Na złożonej chuście umieszczamy ranną kończynę, a samą chustę przekładamy we wskazany sposób. Następnie na niej umieszczamy twardy przedmiot, w tym przypadku magazynek. Pamiętajmy oczywiście, by rana znajdowała się poniżej improwizowanej stazy. W następnej kolejności pozostałe fragmenty przekładamy w drugą stronę. W następnej kolejności zakręcamy do momentu ustąpienia krwawienia. W ostatniej fazie blokujemy improwizowany krępulec przed rozwinięciem się, a żeby chronić go przed niechcianym popuszczeniem, wspomagamy się solidną taśmą bądź lepcem. Natomiast celem wykonania improwizowanego opatrunku wentylowego będą nam potrzebne folia, wcześniej wspomniany lepiec, nożyczki oraz gaza. Folię rozrywamy bądź rozcinamy i układamy ją w taki sposób, by przykrywała ona całą ranę plus nadmiar. Następnie bierzemy gazę i oczyszczamy klatkę piersiową z krwi, potu bądź innych wydzielin, które mogą utrudniać przyklejenie się taśmy do ciała. Folię z gazy również możemy wykorzystać na przykład do opatrzenia rany wylotowej znajdującej się na plecach. Lepiec bądź taśmę kleimy w taki sposób, by zostawić jeden wolny róg. Wolny róg umożliwi uciekanie powietrza, natomiast sama folia zapobiegać będzie przed jego ponownym zaciąganiem do wnętrza klatki piersiowej. Wspomnianych dzisiaj opatrunków improwizowanych używajmy tylko w sytuacji podbramkowej. Natomiast w każdym innym momencie pamiętajmy, by używać produktów do tego przeznaczonych.